Jak trudna i niewdzięczna jest czasami praca strażnika miejskiego, przekonał się na własnej skórze jeden z funkcjonariuszy. Podczas rutynowej interwencji został zaatakowany przez pijanego mężczyznę. Gdyby nie pomoc przejeżdżającego tuż obok całego zdarzenia pana Jarosława, sytuacja mogłaby zakończyć się tragicznie. Pełniący obowiązki służbowe strażnik Wałbrzyskiej Straży Miejskiej Wiesław Jędryszko zwrócił uwagę na głośno zachowującą się grupę młodych ludzi spożywającą alkohol. 4 kwietnia o godzinie 18.40, dokonując kontroli ulica Nowy Świat Netto, teren przy Netto, pod kątem porządku i porządku ogólnego, czyli czystości oraz spożywania alkoholu, uwagę moją zwróciła grupa osób idących placem manewrowym po byłym PKS-ie, która głośno się zachowywała. Funkcjonariusz Straży Miejskiej próbował przywołać do porządku mężczyzn, którzy podjęli próbę ucieczki. To podjąłem w stosunku do tych osób interwencję, żeby zachowały się zgodnie z jakimiś normami społecznymi zgodnymi. Osoby te nie dostosowały się do mojego polecenia zatrzymania się, aby wyjaśnić tę całą sytuację. Epitetami takimi obraźliwymi stwierdziły, że jak chcesz, to sobie nas złap. Osoby te po dużym spożyciu alkoholu zaczęły uciekać. Jedna stronę ZUS-u, druga przebiegła na drugą stronę ulicy. Za jedną osobą udałem się w pościg, ująłem ją, obezwładniłem na chodniku. Jędryszko ruszył w pościg, a kiedy udało się podjąć jednego z chuliganów i obezwładnić, nagle poczuł przeszywający ból. Okazało się, że to drugi ze sprawców uderzył strażnika w plecy. Nie zauważyłem, że drugi mężczyzna, który biegł w stronę ZUS-u, przebiegł przez ulicę i zaszedł mi od tyłu za plecy. Zostałem uderzony w plecy, dokładnie nie wiem czym, czy to były ręce, czy to były nogi. Poczułem tylko przeszywający ból. Obracając się, stwierdziłem, że to jest ta druga osoba, która uciekała. Strażnik podejmujący tą interwencję został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. W tym momencie, kiedy strażnik obezwładniał jednego z mężczyzn, drugi zaatakował go od tyłu, kopnął go w plecy. Przejeżdżający w tym samym czasie pan Jarosław Kowalczyk, widząc tą całą sytuację, bez chwili zastanowienia postanowił złamać przepisy ruchu drogowego. Postanowiłem po prostu, co działałem impulsywnie, bardzo impulsywnie, postanowiłem zawrócić ten samochód, łamiąc przepisy również prawa, przejeżdżając podwójną linię ciągłą, wyskoczyłem z tego samochodu, przeskoczyłem barierki w celu po prostu niedopuszczenia, żeby tych dwóch agresywnych napastników zbliżyło się do funkcjonariusza, gdzie już ujął jednego z kompanów swoich tam. No i w sumie tyle. No, nie dopuściłem po prostu tylko do tego, żeby ci agresywni nie napadli wręcz na tego funkcjonariusza, trzymając ich na dystans. Mężczyzna zatrzymał się, przejeżdżał samochodem, zatrzymał się, no i udzielił pomocy strażnikowi. Osoba, która przejeżdżała pojazdem, udzieliła mi wsparcia, później się okazało, że to pan Kowalczyk udzielił mi pomocy. Za bohaterską postawę strażnik miejski Tomasz Jędryszko oraz Jarosław Kowalczyk zostali nagrodzeni przez zastępcę komendanta Straży Miejskiej oraz prezydenta miasta. Taka postawa zasługuje na szczególne na szacunek i na wyróżnienie, uwagi na to, że bardzo rzadko spotykamy się codziennie w codziennej służbie patrolowej z takimi zachowaniami. Mieszkańcy z reguły przechodzą obojętnie, bądź też niekiedy wręcz przeszkadzają i utrudniają przeprowadzenie interwencji. Każda taka interwencja wymaga odwagi, wymaga determinacji, wymaga poczucia tego, czego nam bardzo często brakuje, pewnego publicznego porządku. Zarówno pan Jędryszko, jak i pan Kowalczyk wykazali się niezwykłą odwagą, lecz jak mówią, nie czują się bohaterami. Bohaterem nie byłem i nie będę. Ja sądzę, że jak ludzie będą tak reagować, jak ja zareagowałem, ten Wałbrzych będzie się poprawiał naprawdę bardzo szybko. Czyli bezpieczeństwo się poprawi. Nie narzekajmy na włodarzy miasta, że nic nie robią. My musimy jako mieszkańcy sami zadziałać.